Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie, również tych zdziwionych tytułem. No domyślam się, że u niektórych to mógł być szok. Jak to się stało, że Magda Gessler i aktor Piotr Adamczyk byli parą? Byli, ale nawet zdradzę Wam, że można ten związek nazwać trójkątem. Ponieważ Magda Gessler wydała autobiografię, ja ją przeczytałam i sporo historii się dowiedziałam, ale między innymi właśnie opisała tam swój miłosny trójkąt, w jakim tkwiła przez pewien czas. Co prawda w książce nie pada dokładnie imię i nazwisko aktora, ale wszystkie fakty składają się na to, że jest to Piotr Adamczyk. Na 100% nie wiemy, może tak na 98% wiadomo, że to o Piotra Adamczyka chodziło. Ale że pewności nie mamy, będę go później nazywać aktorem. Byli razem intensywnie, choć w rezultacie krótko. A Magda Gessler na tym miłosnym trójkącie wyszła chyba najgorzej. Jesteście więc ciekawi, o co chodziło, kim była ta trzecia osoba i dlaczego tak szybko się skończyło? Oczywiście zdradzę Wam to dzisiaj, także zapraszam, żebyście zostali ze mną do samego końca. A wszystkich regularnie mnie oglądających, ale nie subskrybujących, bardzo proszę o to, żeby zostali moimi subskrybentami, bo warto. Aby opisać Wam historię miłosną Magdy Gessler i młodego aktora, muszę cofnąć się jeszcze do czasu, kiedy Magda Gessler spotykała się z innym mężczyzną, którego w książce nazywała kelnerem. Magda Gessler już wtedy bardzo prężnie działała na rynku gastronomicznym w Polsce, postanowiła otworzyć kolejną restaurację. Ponieważ była w związku z tajemniczym kelnerem, postanowiła, że kolejna restauracja będzie ich wspólną inwestycją. Ale niestety szybko okazało się przy okazji powodzenia tego biznesu, że kelner nie do końca był taką osobą, za jaką uważała go Magda Gessler. Miłość zamieniła się w udrękę. Przeżyłam déjà vu. Znalazłam się w chorym układzie. Im więcej dawałam kelnerowi swobody i pieniędzy, tym więcej otrzymywałam w zamian podejrzliwości, zazdrości i rachunków do płacenia. Coraz częściej robił mi absurdalne sceny zazdrości. Czy mimo go to kochałam? Niech świadczy o tym fakt, że pewnego razu tego typu sytuacji wybiegłam za nim, z jakiejś imprezy, rzucając się na maskę samochodu tylko po to, żeby obrażony i pijany jaśnie panicz nie odjechał. Jak widzicie, była to relacja mocno toksyczna. A Magda Gessler nie ukrywała, że czuła się tym wszystkim naprawdę przytłoczona. Z jednej strony nie chciała rezygnować z uczucia, ale z drugiej strony coraz częściej i bardziej dobitnie dochodziło do niej, że ta relacja raczej nie jest szczera, a na pewno już nie powinna tak wyglądać. Jak przystało jednak na osobę uwielbiającą swoją pracę, postanowiła to właśnie na niej się skupić i przez to nieco odciągnąć swoje myśli od problemów. Jak sama napisała w książce, z przyklejonym do twarzy uśmiechem podejmowała kolejne wyzwania, organizując w swoich restauracjach wystawne kolacje. Właśnie podczas jednego z takich wydarzeń pojawiła się przed nią możliwość nowej znajomości. Magda Gessler poznaje wtedy dla niej bardzo tajemniczego aktora, a sam ten moment wydawał jej się naprawdę bardzo magiczny. Sama wspominała to tak. Miało to miejsce podczas jednej z imprez w restauracji. Usiadłam na ławce, by na chwilę odetchnąć i pobyć sama ze sobą. Podszedł jakiś facet, klęknął na sekundę i odczarował cały ten bałagan wokół mnie. Niemal w jednej chwili zapomniałam o kelnerze i fukierze, o problemach w miłości i interesach. Niemal w ułamku sekundy zapomniałam, że istnieje ktoś taki jak kelner. Nagle go nie było. Przestał istnieć. No i widzicie, tutaj macie aż tak dobitny opis, że ja nie muszę wręcz się usprawiedliwiać, że powiem, że tutaj był to grom z jasnego nieba. No, zauroczenie od pierwszego wejrzenia, co najmniej. I zdradzę Wam też, że nie było to uczucie jednostronne, choć bardzo się od siebie różnili. On raczej spokojny i stonowany introwertyk i ona wybuchowa, ekspresyjna, no zresztą Magdy Gessler pewnie większości z Was nie muszę przedstawić. Stawiać i opisywać. Spotkanie to nie odbyło się jednak przypadkiem. Zabiegał o nie właśnie aktor. Ponoć już od jakiegoś czasu bardzo zależało mu, żeby poznać Magdę Gessler. I tego też wieczora nie znalazł się w restauracji przez przypadek. Pojawił się z Karoliną Korwin-Piotrowską, która w tamtym okresie odpowiadała za wizerunek Magdy Gessler w mediach. Bardzo zależało mu, żeby Karolina właśnie zabrała go tego wieczoru na to przyjęcie. I trzeba przyznać, że misja została spełniona, bo udało się nie tylko Magdę Gessler poznać, ale również ją sobą zainteresować. Chociaż Magda Gessler była zapracowana i mimo, że jeżeli przyjmiemy, że chodzi o Piotra Adamczyka, to był on już wtedy dość znanym aktorem,
To jednak ona nie wiedziała o nim zbyt dużo, dlatego wydawał jej się być tajemniczym aktorem. Było sympatycznie, jego imię i nazwisko niewiele mi mówiło. Dopiero po kilku dniach przekonałam się, jak jest popularny, ponieważ jego twarz ukazała się na billboardach zachęcających do wizyty w kinie na najnowszym filmie z jego udziałem. Szybko jednak okazało się, że ta znajomość może z powodzeniem przerodzić się w coś więcej. A to dlatego, że okazało się również, że obydwoje są na podobnym etapie w życiu. Oboje są po ciężkich przejściach i obydwoje wydawali się naprawdę bardzo potrzebować miłości. Trzeba jednak przyznać, że ani jedno, ani drugie chyba nie zdawało sobie sprawy z tego, jak bardzo zwrócą na siebie oczy opinii publicznej tym nowym związkiem. Nasz romans wywołał sensację, a dobrym miernikiem jej skali było niewyobrażalne zainteresowanie mediów. Na szczęście dzięki Garzy za ów nowy, niezwykle kasowy film, aktor mógł sobie pozwolić na kupno małego mieszkania niedaleko starego miasta. Mieliśmy stamtąd kilometr do Fukiera, mieszkania aktora i teatru, w którym wtedy grał. Zapewniało nam to względną dyskrecję i kosztowało mniej czasu, stresu i zdrowia. W przeciwnym wypadku, znając zaciekłość paparazzi i talenty samochodowe aktora, skończyłabym jak Diana w Paryżu. I mimo, że tak jak już Wam zdradziłam na początku, ten związek być może nie był długotrwały, to jednak ten krótki czas sprawił, że Magda Gessler w swojej książce Po czasie nadal wspomina go jako coś niewyobrażalnie wspaniałego. Chociaż zdawała sobie sprawę z tego, że mogła tego spokojnego mężczyznę nieco przytłoczyć swoją osobowością. Nasz związek był doprawdy filmowy, intensywny i pełniony emocjami. Dla aktora momentami aż zanadto. Chyba się nie spodziewał, że przyjdzie mu się zmierzyć z kobietą tak pełną energii, która nigdy nie zastanawia się dwa razy, jeśli przyszedł jej do głowy jakiś pomysł. A naprawdę potrafiłam go zaskoczyć, czytamy w książce. Co Magda miała na myśli? Chociażby to, że uznała, że w mieszkaniu aktora przydałby się remont. Sam aktor, ponieważ w mieszkaniu nie spędzał zbyt dużo czasu, nie przykładał do tego wagi. Więc pewnego dnia, kiedy udał się na próbę, nie przypuszczał, że kiedy wróci, zastanie swoje mieszkanie w ruinie. Ponieważ Magda Gessler postanowiła wziąć sprawę w swoje ręce i przeprowadzić ten remont, wprowadzając tam bez wiedzy właściciela ekipę budowlaną. Nie trudno się domyślić, że aktor, kiedy wrócił do swojego mieszkania, był w szoku, ale Magda Gessler wspomina, że przyjął to z godnością, nie dał się złamać, a sama restauratorka twierdziła, że mimo wszystko warto było, żeby chociaż zobaczyć tę jego minę. No i potem przyznała, że remont miał jeszcze jeden plus, ponieważ aktor przeprowadził się na jego czas do domu Magdy Gessler. Przy okazji także miał szansę poznać jej dzieci. Magda wspominała, że na ten czas zrobiło się między nimi naprawdę rodzinnie. Ale zastanawiacie się, co się stało z kelnerem? Przecież cały czas on gdzieś tam był i nagle ja o nim nic nie wspominam, tylko mówię o tym, jak się rozwija nowy związek. Ano, kelner był i nie postanowił tak nagle zniknąć, ale starał się walczyć o serce Magdy Gessler. Nie dawał za wygraną, błagał o kolejne szanse, czasami naprawdę bardzo rozpaczliwie. Któregoś dnia po takiej kolejnej scenie, mimo że Magda Gessler wieczór spędziła na randce z aktorem, przyznała, że ta sytuacja nie została przez jej serce niezauważona. I właśnie, nie wiadomo jak ta sytuacja miała się tutaj rozwiązać. Wydawać by się mogło, że prosto. Magda Gessler wybiera, a panowie te decyzje przyjmują. Jednak w tym wypadku nie było tak łatwo, być może dlatego, że Magda Gessler faktycznie miała problem z decyzją. Jak sama przyznaje, wybrała źle. Ale czy lepiej by było, gdyby wybrała drugą stronę? Otóż aktor nie walczył o swoją ukochaną zbyt. Dlaczego? Sami się przekonajcie. Urokliwa sielanka z aktorem zakończyła się równie niespodziewanie i filmowo, jak i zaczęła. Los chciał, że któregoś wieczora natknęliśmy się na kelnera w dyskotece Organza, a moje koguciki, przepraszam, dwóch rycerzy aspirujących do zdobycia mojego serca, postanowiły rozstrzygnąć spór między sobą i kwestię pierwszeństwa w spektakularny i definitywny sposób. Pojedynkiem na pięści. Ostatecznie zwycięsko z tej rywalizacji wyszedł kelner, a dla aktora porażka chyba była tak nieznośna, że tego wieczora ostatecznie zakończyliśmy wszelkie relacje intymne, a nawet znajomość. Nagrodą dla kelnera był tygodniowy urlop u mojego boku w Brazylii.
napisała gwiazda. Przyznacie, że to musiała być prawdziwie filmowa scena. Od razu przypomniał mi się film z Bridget Jones, kiedy tam po prostu Hugh Grant wrzuca rywala przez okno. No i trzeba przyznać, że ciekawa jestem, czy faktycznie Magda Gessler poszłaby za zwycięzcą tego pojedynku, czy jednak aktor poddał się dlatego, że czuł, że po prostu kelner jednak nadal tkwi w jej sercu i w rzeczywistości nie miałby szans na dłuższą relację. Tego nie dowiemy się nigdy. Wiemy natomiast, że wybór kelnera nie był dobrą decyzją, ponieważ mimo, że początkowo wszystko układało się wspaniale, a kelner zachwycony wakacjami i powrotem swojej ukochanej stał się potulnym barankiem, no to jednak potem się szybko okazało, że jednak bardziej był podobny do wilka. Tyle, że w owczej skórze. Co prawda kilka kolejnych miesięcy było spokojne, ale potem znowu zaczął zachowywać się jak wcześniej. I myślę, że bardzo ważne dla kobiety, która posiada dzieci w związku, jest to, żeby jej nowy partner świetnie się z tymi dziećmi dogadywał. W tym przypadku niestety tak nie było. Kelnera szczególnie nie lubił nastoletni syn Magdy Gessler, Tadeusz. Magda Gessler przyznaje w książce, że być może w tym okresie nie powinna dopuszczać do sytuacji, które miały miejsce między panami, czyli nastoletnim synem restauratorki, a także kelnerem, dochodziło nawet do rękoczynów. Więc mogłaby się zorientować wcześniej, że raczej nie jest to dobry egzemplarz na partnera, ale przyznaje, że bardzo dziękuję synowi, że mimo, że ona nie była do końca roztropna, on się nią opiekował, troszczył i ostatecznie dzięki temu mogła przejrzeć na oczy i rozstać się z kelnerem. Ale to jeszcze nie koniec tej historii. A zakończenie może być dla Was zaskakujące. Bo choć kelner i aktor dali sobie po zębach, to widocznie wspólnota doświadczeń ich do siebie zbliżyła. Bo kiedy Magda Gessler rozstała się z kelnerem, ci postanowili razem wejść w spółkę i założyć restaurację w Warszawie. Magdy Gessler na wielkie otwarcie niestety nie zaprosili. Ale potem, jak dobrze wiecie, Magda Gessler została gwiazdą telewizji dzięki programowi Kuchenne Rewolucje. Sama przyznaje, że długo trzeba było ją do tego namawiać, ale kiedy usłyszała, jaki to ma być program, od razu się zgodziła. I pewnego wieczora, podczas jednego ze spotkań przed realizacją pierwszych odcinków, reżyser tego przedsięwzięcia przyszedł do Magdy z informacją, że postanowili, że obok niej będzie jeszcze jedna osoba w programie. Chciano do niej dopasować kogoś w stylu Gordona Ramsaya. I właśnie podczas tej imprezy jeden z twórców chciał przedstawić Magdzie właśnie ten polski odpowiednik Ramsaya. I może się domyślacie, kto to był. Jedno jest pewne, zaskoczenie było duże. Wskazano na stojącego obok mnie aktora, który rozochocony powodzeniem własnej restauracji opowiadał na przyjęciu, że chciałby być kimś w stylu Ramsaya. Jego obecność mnie zaskoczyła, ale reakcja aktora okazała się być jeszcze bardziej wymowna. Na mój widok zaniemówił, zastygł, po czym w iście filmowym stylu opuścił nas bez słowa. Koniec końców program nie ucierpiał na braku aktora, prawda? No prawda. Bo przyznacie szczerze, że ja wiem, że tutaj są i fani, i osoby, które za Magdą Gessler nie przepadają, to jednak jednego odmówić jej nie można. Jest jaskrawa, przyciągająca uwagę jakaś. Więc ja, niezależnie od tego właśnie, czy taka osoba więcej ma fanów, czy jednak wręcz przeciwnie, bardzo cenię takie osobowości, bo one są po prostu właśnie charakterne, inne, barwne. Dzieje się i jest o czym mówić. A to od ilu edycji ten program funkcjonuje i nadal słupki oglądalności nie spadają, wskazuje na to, że też bez wątpienia jest dużym sukcesem. Ale ta scena finałowa naprawdę jest niesamowita. Nie wiemy, dlaczego tak wyszło, dlaczego nie można było się przywitać, porozmawiać. Być może jednak dla aktora był to aż tak duży zawód miłosny, że on tego nie mógł udźwignąć. Nie wiadomo. Nie wiemy tego i nie dowiemy się nigdy, ale ja wiem jedno. Zaskoczyła mnie ta książka tym, że w życiu Magdy Gessler było naprawdę niesamowicie dużo bardzo ciekawych historii i ja sama nie domyślałam się, że jej życie było momentami aż tak dramatyczne. Naprawdę teraz z perspektywy czasu, kiedy przeczytałam tę książkę, nie dziwię się, że jest to osoba aż tak twardo stąpająca po ziemi, więc jeżeli chcielibyście poznać inne historie z życia Magdy Gessler, te radosne, ale i te bardziej dramatyczne, to oczywiście liczę na Wasze komentarze i jeżeli zdradzicie mi, co Was interesuje, to ja bardzo chętnie takie odcinki przygotuję. Tymczasem bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną do samego końca, no i pamiętajcie o subskrypcji, jak już Wam mówiłam, i wciskaniu dzwoneczka. Zapraszam także na moje social media, które znajdziecie w opisie tego filmu. Dla każdego coś dobrego, także dziękuję Wam jeszcze raz i do zobaczenia już niebawem. Trzymajcie się. Cześć!